Cześć, witajcie Detailingowy Dziadzia, produkt od widza, ADBL, płyn do szyb, hybryda z niewidzialną wycieraczką. Słuchaj, teraz zapach. Nijaki taki, kurczę, coś tam pachnie, ale od czego by tu zacząć, słuchaj. Zajebisty poślizg, naprawdę, przy myciu, no rewelacja. Hydro pojawia się od razu. Od razu masz hydro. Na folii, po stronie wewnętrznej, na folii, czyli wewnątrz auta, bajka. Odradzam przednią szybę. Specjalnie testowałem pod względem pary. No masakra. Podwójnie. No, podwójnie, podwójne zaparowanie, może tak. Ale co ciekawsze. Szyby parowały, ale glikol zebrał całkiem nieźle. Naprawdę domywa. Jeżeli chodzi o glikol. Raczej inaczej, może nie takiego trolla totalnego. Bo jeżeli chodzi o zabrudzenia zimowe, jak próbowałem zdejmować, trochę się mazał. Czy produkt jest fajny do mycia szyb? Wiesz co, kurczę, dla mnie to tak bardziej niewidzialna wycieraczka w płynie niż płyn do szyb, bo dla mnie płyn do szyb to ma być produkt, który mi domyje ciężkie zabrudzenia. To jest taka zabawka, że na zewnątrz chcesz sobie uzupełnić niewidzialną wycieraczkę albo na zewnątrz chcesz, żeby było na bocznych mieć hydrofobowość, to wjeżdżasz z takim produktem. Takich płynów teraz jest mnóstwo. Także to no, czy kurczę, nie wiem, jak to klasyfikować. Na pewno nie jako płyn do szyb, który jest niezbędny i muszę go mieć, bo chcę mieć czystą szybę. Nie. Bardziej jako bajer, żeby sobie złapać hydrofobowość na szybach. I tak to widzę. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!